Jak to mówią, piłka nożna spać nie można, zwłaszcza w taki dzień jak dziś. A niewykluczone, że ten wieczór potrwa naprawdę długo i że rozstaniemy się finalnie gdzieś po północy, a wachty będą dwie, bo najsamprzód w naszym, w tym, w naszym, no w naszym, w waszym studiu pojaw, pojawili się ludzie polskiego futbolu i Gorlewczuk i Artur Wichniarek. Dobry, Dobry, wieczór. Wieczór. Dobry wieczór. Natomiast, kiedy już się te mecze skończą, te półfinałowe, a zwłaszcza jeden mamy dzisiaj tak na mocno na widoku. To oczywiście spotkanie Paryża i Barcelona, w zasadzie Barcelony i Paryża, bo gospodarza powinniśmy wymieniać jako pierwszego. Rozpocznę już wtedy ja bez chłopaków. Kowalowe! I wtedy wpadnie Wojtek Kowalczyk i jak wiecie mamy zakładzik na stole. Przesunęliśmy specjalnie ze środy na wtorek ten program, żeby na świeżo, na gorąco móc porozmawiać o tym, co się wydarzyło na Montjuic, na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie znanym z Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku, a dzisiaj być może po dzisiejszym dniu będzie to stadion znany z tego, że to właśnie na nim zakończyła się europejska kariera w barwach Paris Saint-Germain. Kiliana Mbappé. Napięcie takie, że pss, pss, powietrze aż iskrzy przed tym meczem, kiedy czytam, co mówi Igor, kiedy Luis Enrique, który mówi, że co? że Paryż jeszcze nigdy nie przeszedł po, po, po przegranej pierwszego spotkania w fazie Pucharowej, to tym razem przejdzie. A Szawimu mu na to odpowiada, jak to dobrze, że ten dwumecz akurat wypada teraz, bo teraz jesteśmy w najwyższej formie w tym sezonie. Jak widzę, co robią kibice jednej i drugiej drużyny, którzy tradycyjnie zakłócają piłkarzom drużyny przeciwnej S e, sen, nocleg. Jak jeszcze weźmiemy kontekst polityczny do tego, naser Al-Klaifiego, który, jak wiadomo, z prezesem Laportą nie ma po drodze, bo to są historie związane z powstaniem albo niepowstaniem Superligi. No wszystko każe mi. I jeszcze ten cały pierwszy mecz. To wszystko mi każe myśleć, że przed nami dzisiaj widowisko przez, przez wielkie W. Jak tu czujecie panowie? Jak panie Igorze? Kto pierwszy? I Artur się widzę już wyrywa. Na nie no, ja się zawsze wyrywam jak zadajesz ja pytanie. Ja wiem, no trzeba ja bo nie z nie odpowiadać. to prawda. Nie to... Odpowiadać to na to pytanie. prawda. No Albo na, odpowiadać na, pytanie na, na pytanie. Nie tak. pytanie. na pytanie, wiesz co, no to jest mecz oczywiście, w ogóle te mecze pierwsze tych ćwierćfinałów zachwyciły nas niesamowicie, bo to były naprawdę, to była Liga Mistrzów, tak? I to trzeba powiedzieć, że to były to były rewelacyjne spotkania i to było jedno, jedno z nich, bo... Tak jak różne fazy miało to pierwsze spotkanie, Barcelona wychodząc na prowadzenie, prowadziła jeden z do przerwy, później masz 10 minut, 2 minuty, 3 minuty takie, które zatrząsnąć mogłoby nie jednym zespołem. A Barcelona okazała się po tych dwóch gongach na tyle mocna, żeby wrócić do meczu, jeszcze ten mecz, jeszcze ten mecz wygrać w Paryżu, co powoduje, że mówiliśmy też. W poprzednim tygodniu, że jednak Luis Enrique trochę przekombinował ze składem. Ten skład był zupełnie nietrafiony. Dzisiaj, patrząc na tą jedenastkę, też nie ma takiego typowego, typowego defensywnego przerywacza, tych prostopadłych podań, które były w pierwszym meczu zabójcze dla, dla PSG. Oczywiście, że Marquinhos wraca wraca do centrum będzie grał od pierwszej minuty w, w środku defensywy okay. wraca Hakimi to, są, to jest inne PSG tak i mówiliśmy o tym że tak drugiego słabego meczu Mbappé nie może już zagrać bo on Donnarumma nie oddał strzału też, czy nie? on nie, oddał strzału, no, nie, wiem, czy to on nie oddał strzału to jest to jest coś czego się nie ten ale Donnarumma to wiadomo że on ma swoje, ma swoje momenty w Lidze Zawierzki. Mistrzów bardziej bardziej słabe niż niż dobre mm -hmm. dlatego no, ten mecz zapowiada się rewelacyjnie i Czekam na jego. E, Igor. We Francji starają się patrzeć na szklankę do połowy pełną, bo zdają sobie sprawę, że Drużyna zagrała fatalnie to pierwsze spotkanie. Że przez... Fatalnie może nie. E, dobrze, ale inaczej. Że zdominowała swojego przeciwnika de facto przez 10-15 minut drugiej części spotkania, kiedy wyszli po przerwie na, na morawę, i wtedy rzeczywiście jest te strzelone gole. I, Trochę mało, nie? I w tym. I w tym. Upatrują powodów do dużego optymizmu, bo to znaczy, że ten zespół może, prawda? Jednak e, daje radę. Natomiast to, o czym mówi Wiśniar, czy można powiedzieć, zaryzykowałbyś taką tezę, że Luis Enrique mocno pomylił się ze, ze składem e, w pierwszym spotkaniu? Bo zobacz, w przerwie meczu przed tygodniem, przed sześcioma dniami dokonał jednej zmiany, ale jak już spojrzymy, ilu piłkarzom zmienił pozycję na drugą połowę, to się okaże, że aż pięciu graczy występowało na innych pozycjach w drugiej połowie niż w pierwszej części spotkania. No to jest pół składu. Pół składu musiał jakoś przemodelować, żeby to zaczęło wyglądać jakkolwiek. Nie wiem, czy to była pomyłka, czy po prostu wyciągnięcie wniosków. Bo jeżeli patrzymy na pierwsze 45 minut, to faktycznie gdybym był kibicem Barcelony i zobaczył, co się dzieje na początku drugiej połowy, to naprawdę miałbym wiele obaw. Co będzie dalej? To nie, nie tylko, czy Barcelona zdoła powstrzymać PSG, ale czy nie straci więcej bramek. Natomiast... Później się stało to, czego sobie nie wyobrażałem, jako powiedzmy osoba, która kibicuje Paryżowi, zamiast właśnie dokładać tego, żeby dołożyć tego wysiłku, żeby jeszcze, prawda, powiększyć przewagę, Paryż stanął. Oczywiście że mówię, że to Donnarumma trochę zawinił, bo to jak straciła, straciły PSG to bramkę na 2-3, mając człowieka, który ma, nie wiem, 2 metry wzrostu, tak. piłka spada na 4 metry, to są takie rzeczy na tym poziomie nieakceptowalnej, że się chce przejść dalej i zdobyć ten upragniony y, tytuł. Natomiast... Ale uważa, że, że on nie dźwiga presji takich, takich ważnych meczów? Tak. Jeżeli możemy mówić Taki. o człowieku, który no zobacz, on to robi. Robi. Tak, na, na, na poziomie Ligi Mistrzów no robi to nie pierwszy raz. O, Pamiętajmy, Pamiętajmy się mecz? Kiwać z Real, tak, tak, no Real Madryt, gdzie Benzema strzela bramkę, też kluczowy moment. A z Benzemą, z I to tak. że... wróciło w ogóle do meczu Real wtedy. Tak, Gdyby już wygrany mecz. Bo w pierwszym meczu chyba było 1-0 dla PSG, PSG prowadziło i od tego się zaczęło. już. Nieszczęście, pierwszy gol. Rafini, również taki mocno podejrzany, no niepewny jest Dona ma To nie jest zawodnik, który właśnie czuje się w 100% skoncentrowany od początku. Ma takie błędy. Oczywiście mówimy o grze nogami, to nie jest jego konik. Są pewne mankamenty. Jeżeli chodzi o grenalini. super. Przed pole widzimy, że jest duży problem. Na pewno w pierwszym meczu, patrząc na beraldo na środku obrony, widzimy zawodnika, który no, inaczej widzę środkowego obrońcę w takim klubie, jak PSG. Myślałem, że po Skriniarze, który jednak ma swoje właśnie jakieś deficyt szybkości, deficyt takiej agresywności dobrego do skoku, dyrektor sportowy, pan Kambos, prowadzi zawodnika, który jednak będzie właśnie na, takich, na, takim, na takiego przeciwnika jak Lewandowski idealny. Czyli doskok, agresywny odbiór, tego zabrakło. I, i tutaj chyba był taki problem. Myślałem, tak jak Wiktor mówi, że może środek pola będzie tak bardziej ustawiony na odbiór piłki. Ugarte, fenomenalny początek sezonu. Wydawało się, że to jest gracz, którego brakuje Paryżowi, właśnie jeżeli chodzi o te bieganie, o pracę dla drużyny, o, od, o odbiór. Teraz widzimy, że jednak trener Luis Enrique nie widzi tego zawodnika, nie ceni chyba pod względem piłkarskim, bo to nie jest zawodnik, który z łatwością operuje piłką. Jest, jest Zair Emery, czyli może to jest ten zawodnik, który będzie na pozycji numer 6 umiejętnie przeszkadzał Barcelonie, jeżeli no, wyszło, chodzi i wraca o Hakimi, i Wraca Hakimi, bo już znamy składy, my je wam pokażemy. i Wraca Hakimi po, po żółtych kartkach. Yy, chyba dzisiaj wystawia Najmocniejszą możliwą jedenastkę, jaką tylko mógłby sobie wymyślić e, Luis Enrique Uszawie go bez niespodzianek. To znaczy, to, ale, ale, ale wejdę ci jeszcze dawaj, w dawaj. słowo z tym najsilniejszym składem PSG. Tylko zauważcie jedną rzecz. Mhm. PSG musi bramki strzelać, bo goni wynik, ale nie może pozwolić sobie na straty bramek. Tak łatwo, jak robił to w pierwszym mhm. meczu. Tak? I teraz w pierwszym meczu on postawił na Lee Witinie i Fabiana Ruiza w drugiej linii i tam cały czas penetrowana druga linia prostobadłymi podaniami, gdzie Barcelona tylko i wyłącznie dziękowała trenerowi, że tak wystawiłeś taką trójkę nam w środku, nie mieliśmy żadnych problemów, tak? I z tego brał się bramki zauważyć. Tak jak chociażby pierwsza bramka, gdzie lewy przyjmuje tyłem, tak, jest zagranie, szybkie, szybkie granie. I teraz mamy dzisiejszą... No, ale mecz. oddaj lewemu jednak... Nie, klasę, klasę. Moment, tylko nie. jeżeli oczywiście... Przyjął, ja obrócił No się dobrze, ale, ale Smoku, no ty dzisiaj nie jesteś PSG, który gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów i możesz sobie pozwolić na to, że będą no, ja ci nie śmigać, Young Boys Berno, śmigać ci piłki w te wolne strefy, które wykorzystywała Barcelona i dzisiaj, okej, okay, to jest, nie jestem ja trenerem PSG, tylko jest Luis Enrique, być może on trafi z tą jedenastką, ale jeżeli dzisiaj widzimy... I mówimy o tym, że za Emery ma mieć szóstko, no proszę cię no to jednak wystaw dwóch panów piłkarzy, Witinie i Zajmeriego, ale daj im jednego, który da im trochę swobody w operowaniu piłką do przodu. Ugartek, który będzie, jeżeli nie jest piłkarski, ale jest przynajmniej przed nie, jedną, drugą ustawi, przeczyta pewne zagrania Barcelony, bo dzisiaj nie jest na pewno takim zawodnikiem Fabian Ruiz. Tak? Ja Który? bym chciał ci powiedzieć, Ale wiesz, że, że w Paryżu poszukiwania klasycznej szóstki to jest jakiś temat. Ale, no, ale Zair Emery, myślę, że to jest zawodnik taki żołnierz, przecież on grał jako prawo, prawy wahadłowy. To nie na jest dla niego pierwszy no. znak. No dobrze, ale szóstka, szóstka, wiesz jaka jest szóstka. No szóstkę ale on ma predyspozycję do grania na pozycji. No, 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 nie wiem, czy w ćwierćfinalnym meczu będzie on tym tą... Ok, niech tak będzie, niech ja się mylę. Tylko tu się może okazać, że dzisiaj druga linia Barcelony jest jeszcze silniejsza niż była przed tygodniem. bo jest. Prawda? Bo jest, bo Pedri bo jest. wraca. Pedri wraca, do... Pedri wraca i, i, i tutaj mamy zmianę, tak? Nie ma Sergio Roberto. No, chociaż Sergio Roberto jego, jego, jego asysta. Yy, dobra, nieważne. Pedri, tak, Pedri tak. asystował przy golu. Yy, mhm. Właśnie. No yy, więc, pedri asystował więc... przy golu mój drogi Rafini. Rafini, Rafini na 2-2. Tak więc, tak więc tutaj tutaj mam wrażenie, że, że jest delikatny brak stabilności między ofensywą a defensywą, PSG. Jeżeli mógłbym dorzucić jeszcze do ogródka jedną rzecz. Dlaczego Leverkusen pójdziemy w zupełnie innym kierunku? Dlaczego Leverkusen dzisiaj ma 16 punktów przewagi, robi pierwszego mistrza? Bo druga linia czaka Andryś, zawodnik jeden do przeszkadzania, do ubezpieczania dwóch innych środkowych. I to spowodowało, że ten Leverkusen jest dzisiaj kompaktowym zespołem do przodu i do tyłu. Mhm. Słuchaj, A ja tego w myślę... że nie ma. Ale tutaj, wiesz ja myślę, że to nie można powiedzieć, że to jest 6, 8, 10, jeżeli chodzi o pozycję. To równie dobrze może być, że to są trzy ósemki, bo i Vitinha, Zair Emery i Fabian Ruiz to są gracze, którzy bez problemu mogą zagrać troszkę bardziej z tyłu, jak i również trochę bardziej z przodu. Moi no. drodzy, podpięliśmy właśnie w tym momencie na czacie, pojawił się link do portalu kanałsportowy.pl do artykułu, gdzie są zaprezentowane już składy na to spotkanie Barcelony i Paris Saint-Germain. Ale my mamy kilka minut. Odbierzemy sobie pewnie wasze telefony, ale zanim uruchomimy linię. Ja poprosiłem chłopaków do, do takiej zabawy, by wybrali i sam się do niej włączyłem. Uff, ale uff, także będzie grubo. Natomiast, nie, mojej możemy nie pokazywać. Natomiast poprosiłem Was, byście m, przedstawili, zaprezentowali swoją, nazwijmy to, kombinowaną jedenastkę, złożoną z zawodników Paris Saint-Germain i e, Barcelony. Pan Igor, e, z tego co wiem, zastosował się do mojej prośby, żeby to był ten, powiedzmy, stary, barceloński system 1-4-3-3. Natomiast Wichnia jak zawsze Też, poszedł przykład, tak? Nie? A to. A to sorry. A. To coś innego mi powiedziano. A to co, a. To, no zostałem no, no, szacunkiem, ale operatorzy operatorzy wózka widłowego ja Nie wszyscy wiesz. znają się na piłce nożnej. Tak więc ja mam system 1, 4, 3, 3, 3. 3? przepraszam, ale nie. Trzy trójka w linii, Aha. w drugiej linii tylko Aha. delikatny trójkąt. A dobrze, to jak ty co ty tam te trójkąty rozrysowujesz, to ja już to już mnie ta, w ogóle nie interesuje. Zobaczmy, taka jest właśnie ta drużyna Artura. Yy, Powiedz mi czy to jest 1 4 3 3, czy to nie jest? No jest, no jakby jest nie patrzeć. Przepraszam, ale kto zrobił Marquinhosa już nie wiem, po transferze do Barcelony. No właśnie, dlaczego Marquinhos jest Zara? Chwila, moment. Marquinhos jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Halo, bo to w 2013 roku. No, Okej, okay, gdzie... miał próbować, nie doszło, że Wichniar się wyłamuje z systemu 1-4-3-3, to jeszcze Marquinhosa polecił do Barsy. Ale widzę, że jednak postawiłeś na sześciu tak czy inaczej, na sześciu, nawet jeżeli przy Marquinhosie mamy oczywiście Małego Babola, to i tak sześciu piłkarzy Barcelony, a tylko pięciu zawodników Paris Saint-Germain. Obaj boczni obrońcy. To jest, tak. to jest ciekawe, to, ciekawe. To są zawodnicy PSG u Ciebie. Czy tak. gdzieś miałeś jakieś duże, duże dylematy, największe dylematy? No, wiesz, co, no oczywiście Mendes. Barcy, Mendes, no, no. Wiesz co, Mendes lewa czy Jao Cancelo. Mhm. No to, to jest wybór między bardzo dobrym zawodnikiem, a bardzo dobrym zawodnikiem. Mhm. Mam wrażenie, że Mendes jest bardziej perspektywicznym zawodnikiem. Cancelo. Ma swoje dobre momenty, słabe momenty. Mm -hmm. Kubarsi dla mnie jestem fanem tego chłopaka. Mm -hmm. tak? I przyszłość piłki nożnej. Tak, co? Przyszłość piłki nożnej jest zdecydowanie tak. I to jest nowocześnie grający środkowo obrońca, który nie, jego pierwszą bronią nie jest w ślizg, tylko to, żeby być blisko napastnika, czytać grę napastnika i w ostateczności grać w ślizgiem. A Tutaj mamy oczywiście, no mógłbyś powiedzieć, no De Jong, no, De Jong jest dla mnie. Pan piłkarz, tak? I mhm. to jest taka szóstka. No, ktoś mógłby powiedzieć, a gdzie jest Gündogan, prawda? No, ale to trudno pomieścić. No trudno wszystkich no. pomieścić. No tutaj, tutaj, jest moja taka, moja taka. Hakimi a kim nie Kundę. To mnie zaskoczyło, tak, bo, nie, bo, wiesz co, Hakimi, bo tak dla mnie Hakimi ma większe, lepsze, okay. wiesz co, lepsze liczby, tak? Kunde, mhm. oczywiście, w defensywie jak najbardziej. Ale dzisiaj zawsze będę szukał prawego obrońcy takiego, jakim był Łukasz Piszczek. Czyli ten rozumie, liczby też do przodu. Okay. No, tu oczywiście na czacie. Ja wi Wiadomo, to się zawsze pokłócą rabini. Bez Araucho, gdzie Gindogan, gdzie Araucho, gdzie Kaczyński. Poczekajcie ha, na drugą jedenastkę. XD, XD, No, wiadomo, wiadomo. Druga jedenastka Igora Lewczuka. Muszę Ci powiedzieć, mój drogi Igorku, że. No. I teraz zanim ją pokażemy, jeszcze nie pokazujcie. Zarówno ty, jak i ja opieraliśmy się prawdopodobnie na. Proponowanych, o widzisz, już pokazali na proponowanych ustawieniach obu zespołów na ten mecz, co oznacza, że na środku ataku mieliśmy do wyboru Kiliana Mbappe albo Roberta Lewandowskiego, bo to jest taki, e, taki wybór, prawda? Bo oni dzisiaj będą grali, więc e, e, wybieraliśmy pozycja i pozycja Takie. jednego piłkarza. No i ma, masz, taką, masz taką drużynę, gdzie w przewadze, czekaj, też Barcelona. Też Barcelona. 6-5. Czemu hakimi, a nie kunde? No, kunde to jest kawał, kawał obrońcy, jeżeli chodzi o defensywę, ale hakimi jednak ta, te inklinacje ofensywne to przeważyły. Ta, ta współpraca z dębele na skrzydle też robi wrażenie. A raucho zamiast kubarsiego, no ja lubię, lubię tego człowieka, lubię jak on ma, jaką połyka przestrzeń, jak ściga się z tymi napastnikami, jaka ta tężyzna fizyczna u niego jest aż, aż kipi, więc szukasz, tutaj szukasz siebie w tym. Troszkę kurde, brakuje i niestety brakowało, ale, ale to jest mój typ obrońcy. No, no. Może mniej z piłką, mhm. ale jednak podejrzewam, że większość na Zdecydowanie szukasz siebie. Wolałoby no. jego zamiast. No, no on, on bardziej szuka ciebie, bo on jednak sobie farbuje włosy. No, nie, no, e, na twój kolor. I podobno jak wymienia piłkarz, na którym się wzoruje, Araucho w Urugwaju odpowiadał na takie pytania. To bardziej kundę swojego czasu. Nie mówię, life check. To może kundę. Ja ci zaraz coś pokażę. Bo słuchaj, on ma prawdopodobnie taki. Skarb bica z, z Japonią. E, najpierw opowiedz, opowiedz dalej. Opowiedz tak, dalej. Czemu, czemu Cancelo, a nie Mendes? Chyba hmm. te liczby. Szczególnie, że Mendes w tym sezonie chyba tylko cztery mecze w lidze, więc wraca po kontuzji. Oczywiście bardziej perspektywiczny zawodnik, niesamowita szybkość, wydolność. Po linii naprawdę jest bardzo dobry, ale z racji tego, że kontuzjowany był przez większość sezonu to kancelo, to którego lubię, jeżeli chodzi o to małą grę, włączanie się, taki, chyba taka dusza napastnika. On chyba zresztą powiedział w jednym wywiadu, że chciałby zakończyć karierę jako chyba napastnik, czy, czy, czy w jednym z meczów zagrać jako środkowy z przodu. No, on mógłby spokojnie być ustawiony na przykład w w nie byłoby problemu. W nie nie słuchaj, byłby, jak, ja robiłem mecz, z Matim komentowałem mecz Ligi Mistrzów w Manchester United, mhm. kiedy on jeszcze w Juventusie grał. I on, no. słuchaj, grał, no, w, jednej, w jednej połowie grał na lewej, w drugiej połowie na prawej obronie. Słuchaj, wymiatał i na lewej, i na prawej. Mhm. To jest naprawdę facet. No ja wziąłem Mendesa dlatego, że tak jak też Igor powiedział w jednym momencie, że jest perspektywiczny, prawda? Mhm. ale Cancelo Pan piłkarz też. E, On podejrzewam, przy, że przy na cancel... niego nie robią pressingu. Jeżeli no chodzi i o powiem cancelo. ci, że przy, ale przy Cancelo jak, postawimy dokładnie. małą gwiazdkę. Chciałbym do niego wrócić za parę Dobrze. minut, bo to jednak może być taki, e, moim zdaniem, języczek uwagi, ale, ale jeszcze do ciebie wrócę. Gundogan, De Jong, hmm. podobni gracze, ale zdecydowałem się na Niemca. Lubię, lubię ten, ten, ten jego zmysł takiej gry kombinacyjnej. Przypomina Szewiego, mi się wydaje, jeżeli chodzi o taki styl, kiedy grały w Barcelonie. Pedri, wiadomo... To chyba nie trzeba tłumaczyć, jeżeli chodzi o umiejętności. I Bitinia po odejściu Neymara, gdzie chyba nie do końca z nim się dogadywał, widać, że chłopak odżył. Bardzo dobre liczby w lidze. Ostatni mecz również to, co widać, że taki jest bardziej śmiały, odważny w pójściu do przodu. Nie tylko trzyma się środkowej strefy, ale również idzie w pole karne, co jest bardzo ważne, że atakuje te. Półprzestrzenie. Chociaż musimy pamiętać, że to właśnie pomiędzy Witinią a Marquinhosem doszło do spiny po pierwszym meczu w Paryżu. Marquinhos miał wielkie pretensje do Witinii, że ten przy, chyba przy którymś ze stałych fragmentów gry nie ustawił się tak, jak Marquinhos by tego sobie życzył. Witinia ja mu odparował w, w słowy weźcie się ode mnie, bo takie miałem. Przy tej bramce? Były, przy tej bramce e, prawdopodobnie e, musiało chodzić przy o gola. Prawda to potem musiał nie, nie, nie wiem czy to, nie, to Marquinhos no, tak. jednak miał ocen, nie, jednak nie tam zabrakło ocen. No wiadomo, tam najbardziej do Naruma, to tak już no. tak w ogóle, ale tak jest. natomiast Pitinia mówi, że takie miał wskazania od trenera i że żeby się od niego Marquinhos, że tak powiem, odstosunkował. No to się odstosunkowo. Panowie sobie to szybko wyjaśnili. No i ten atak. Ten atak Mbappé, mówisz, No chyba Dembele to jest jego pozycja, i... numer, hmm. numer 9 centralny napastnik. ja uważam, że nie, ale, nie? ale dzisiaj tak. Czyli co klepa, wyjście na pozycję według ciebie. Uważam, że on, on, on traci, e, kiedy nie może się rozpędzić. Chociaż... Ale ze środka też, też może. Jeżeli nie, no wiadomo, dostanie piłkę, to naprawdę może. Dębele to jest zawodnik przeciw któremu chyba. Ja to na pewno, ale mhm. chyba żaden obrońca nie chce grać, jeżeli chodzi o grę 1 na 1. Nie wiadomo, co zrobi, tak na dobrą sprawę. Dwie dobre nogi nie są wita szybkość. Troszkę wiadomo, że czasami za bardzo taki frywolny, ale no, grać dla mnie, jeżeli chodzi o skrzydło, top. No to słuchaj, ja Wam tylko szybciutko pokażę moją jedenastkę, bo ona się potwierdza w 9 przypadkach na 11 z Twoją. Ja tylko zmieniłem obu bocznych obrońców. Mm -hmm. Tutaj miałem rzeczywiście takie dylema taki dylemat. Ja postawiłem na. Że zamiast. Tak, Rzekundę, ale, ale wiesz dlaczego? Bo jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co robi Jules Kundę w meczach Ligi Mistrzów w ostatnim czasie, bo on pożarł i schował do kieszeni najpierw kłarac Helie z Napoli. Mm -hmm. Jednak piłkarza, umówmy się, o gigantycznym potencjale, jeśli chodzi o drybling, nawet jeśli ten sezon ma słabszy niż poprzedni. A w pierwszej połowie meczu e, przed tygodniem no po prostu ośmieszał momentami swojego kolegę z reprezentacji narodowej. Czyli się i zgadzasz z trenerem kadry Francji, ale dzisiaj, z Deschampsem. Tak, ale dzisiaj będzie miał, tak jak w drugiej połowie meczu e, w Paryżu, dzisiaj będzie grał na Dembele, Kunde, i to też będzie bardzo interesujące. Ale znajomych z kadry hmm. chyba też się znają. No, ale wiesz, Dembele go już mhm. raz zaskoczy. Już, już, już ta, ten, to ustawienie, zanim to sobie poukładali piłkarze Barcelony na początku drugiej połowy, to jednak tam były małe kłopoty. Ale u mnie też Barcelona wygrywa w stosunku 6 do 5. Czy to oznacza, moi drodzy, bo, bo nie zadałem wam jeszcze tego pytania, czy to oznacza, że Barcelona jest... jest znaczy inaczej, no trudno nie być faworytem, jak się wygrało pierwszy mecz 3-2, ale tak procentowo, jakbyście to tak, tak czuli po tym, Patrząc po tym na, pierwszym pierwszy mecz na historię, jeżeli no. Paryż przegrywa mecz, to raczej już nie przychodzi. To... No tak, ale Luis je ci powiedział, to będzie ten pierwszy raz. Te, no. właśnie, kiedy Też, ale meczy wyjazdowe Paryża w Lidze Mistrzów. Newcastle 1-4, Milan 1-2, no, tak, tak. Borussia 1-1. Masakra. Czyli no, tak. też, też nie, są, nie mogą wyjść w przekonanie Sociedad, takim... Siedad 2-1. No, ale wiesz. No, A, troszkę, ale no. wiesz. No, no, nie, nie, nie. No, no. no Słuchajcie, y, ja byłem mm, hmm. dla mnie faworytem tego dwóch przed pierwszym spotkaniem, był Pezrze. W dalszym ciągu uważam, że są w stanie odwrócić losy tego spotkania, mm -hmm. co będzie bardzo trudne, bo Barcelona faktycznie od momentu, kiedy kiedy Xavi ogłosił swoje odejście po tym meczu z Via Real, gdzie tam piątusie przyjęli, no to idzie w górę. I już oczywiście jest kwestia, że Barcelona chce go zatrzymać. Mm -hmm. czy już jest tutaj um, Rafa Marquez ponoć. Jeżeli nie, to tak, Rafa Marquez no. miałby, być, miałby być tym, który zastąpi szawiego, um, ale Barcelona naprawdę jest bardzo stabilna. Bardzo stabilna. No wiesz, jeżeli wygrywasz na Atletico trójkę, no to znaczy że coś już w piłkę potrafisz grać jako zespół tak no i, i, i teraz też w lidze się nie zatrzymali no bramkarze o Feliksa Stadionu Świata. Mm -hmm. tak? I też w takim składzie bym powiedział delikatnie delikatnie kilku zawodnikom dało odpocząć. No ale Paryż jeżeli dzień konia ma Mbappe a często go ma. To może być najgorszy być mecz wesoło. sezonu, chyba za nim, prawda? To też jest takie. No myślę, że, tak. że takiego meczu, gdzie nie do chyba celnego strzału nie w meczu z Barceloną, nie to nie takie do... spotkania nie raczej. Poprzeczka... Się... poprzeczka mówi się wyjątkowo nisko po tym, po tym pierwszym spotkaniu. Przeskoczy. Tak, ale nie wiem, czy to jest problem samego Mbappé, czy, czy właśnie tego braku, jakby grania przez 90 minut i takiego. Ale to właśnie i o to Posłuchaj, czy. czy um... Docenienia czego? Wi Wiadomo, że Jako uczynał tana najlepszego zawodnika. Igor, że przez trenera, że przez znaczy, tak, trela, myślę, bo bo, tak? bo że... coś, coś tutaj nie gra. To jest wiadomo, że życie po Mbappé będzie w PSG tylko na jakich zasadach, bo, bo, bo no, słabiej to wygląda, słabiej po tej decyzji. Powiedzmy, czy co. No i że... tutaj o to ci chciałem właśnie zapytać, bo wiadomo, że, naj, że my jesteśmy najlepszymi prorokami przeszłości, bo, bo trochę oceniamy na bazie tego, co się, co się dzieje w świecie piłki nożnej, ale kilka tygodni temu Luis Enrique zaczął Permanentnie jednak rzucać kłody pod nogi, nie wiem czy sobie, ale na pewno Kilianowi Mbappe, twierdząc ja już myślę o przyszłości i w lidze regularnie Kylian Mbappe albo schodzi z boiska, albo wchodzi na boisko, ale nie gra, nie gra po 90 minut. I trzeba powiedzieć, że Kilian Mbappé jest pod formą. No jeżeli, jeżeli go widzimy w meczu z bardzo no tak, w tym pierwszym spotkaniu jaki był, no to, to był jakiś, to przysłali bliźniaka. To nie był Mbappé, tylko on kiedyś, się, kiedyś jeszcze używał nazwiska Lotin. To to był Kilian Lotin. No, tak, 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 tylko zauważ Kilian Lotin, Jak mieliśmy studio po meczu, To był Mecambe. Mam, da, beppe, słuchaj, mam daty, On Mam dwie bramki. I ja. Powiedziałem, że no, jako obrońca nie możesz dać mu tyle miejsca. Na to, mhm. żeby on przyjął piłkę, obrócił się, zrobił zwód, uderzył. Tak, wiadomo, że on ma umiejętności takie, że możesz mu dać tego miejsca, nie dać. Ale stary, on też to zrobi. To, to każdą, tylko zobacz, nie Barcelona, Każda obrona na, si nie. Nie, każda obrona nie. na świecie żeby zobacz, trzeba Ale zabrać. Zobacz, co zrobił Kunde. On był tak blisko. No był. On był no i Jeszcze chodzi. był asekurowany przez coś jednego załogi. Tak, można. Mhm. Można wyłączyć. Gdyby to było takie meczu? proste, to by Mbappé no, nie strzelał tego. Oczywiście, Oczywiście, żeby nie strzelał. ale o no, jest jakąś kundę, formą, tak. Jest, wiesz, no, grając z Monaco, mecz, który pobudza wyobraźnię kibiców we Francji. I on przy 0-0 po pierwszej połowie schodzi do bazy. Mhm. No to jednak Luis Enrique pokazuje, kto jest szefem no. i to jeszcze na wiesz, statku, I to, tak? to jeszcze to było na stadionie Kiliana Mbappé, gdzie on no. się wychował. Masz A mecze. on po meczu celowo skacze po bieżni, robi takie podskoczki, że pokazać temu światu, ja nie jestem konkluzjowany. Ja się dobrze czuję, to trener. Wydajcie ale, jego. Masz Unclassic no. z Marsylią, też całego meczu nie gra. Mhm. Czyli takie pokazywanie, że faktycznie my sobie poradzimy. Wiadomo, że jest najlepszym graczem, ale jest życie po Kilianie MBP w Paryżu. Nie gra na pewno tak, nie jest w takiej formie, jakie być powinien. Właśnie ten mecz może być takim właśnie spotkaniem. Taki, to jest taki moment, gdzie możesz się godnie pożegnać, pożegnać. Jeszcze się no, nie żegna oficjalnie, mm -hmm. ale że może pokazać, że jeszcze jest tym człowiekiem, który jest w stanie Paryż zadowolić, żeby Paryż, Paryż się uśmiechał po spotkaniu. E, wczoraj słuchałem Christofa Dugariego, który jest ekspertem. Słuchać go? Christophe Dugary jest dzisiaj ekspertem w stacji radiowej, gdzie notabene audycję prowadzi Jérôme Roten, inny były piłkarz Monaco i Paris Saint-Germain. Roten prowadzi, Dugary jest jego, jest jego gościem, bardzo fajna, bardzo fajne są te audycje i Dugary może tak trochę, słuchaj, uderzył w górnolotne tony, może trochę przesadza, ale powiedział tak, że to jest najważniejszy mecz w życiu dla Kyliana Mbappé. Że on tak bardzo związany jest z tym miastem, z Paryżem, bo on pochodzi przecież spod Paryża. On w Monako mm. zaczął grać tylko dlatego, że bo tam podpisał mm. taki pierwszy kontrakt. Ale, ale Paryż jest dla niego ważny, Francja jest dla niego ważna i być, że to jest dla niego najważniejszy mecz w życiu. I jeżeli dzisiaj mu się noga powinie, jeżeli Paryż odpadnie, to w Paryżu pozostawi po, po sobie, mimo wszystkich zdobytych tytułów Mistrza Francji, mimo rekordów strzeleckich, to wszystko się nie liczy. Że mm. zostawi takie uczucie, nawet powiedział, Digari użył słowa zdrady, że odszedł stąd bez, nie zdobywając tego, co jest naprawdę ważne. I tak będą to, to kibice pamiętali. Zgodzilibyście się z tym? Ja czy czy nie ci go trochę Wiesz, poniosło? Wiesz dlaczego tacy piłkarze jak Mbappé tak długo są na tym topie? Bo wyłączają myślenie w takich meczach. Jeżeli on miałby dzisiaj i przez ostatnie tygodnie myśleć, co będzie jak. Jak ja odpadnę. Stary, to słuchaj, Paryż... Mhm. Z Mbappé przeżywał już takie dramaty i ogólnie Paryż za kadencji Katarczyków takie dramaty, że oni przegrywali mecze, które były nie do przegrywania, prawda? Mhm. Tak więc jeżeli dzisiaj przegrają z Barceloną, to nie przez Mbappé, tylko przez zespół Paryża, mhm. który po prostu w lidze mistrzów niejednokrotnie nie dojeżdża. I to jest fakt. I oni nie grają dobrego sezonu Ligi Mistrzów. Bo tak jak już, tak, już tak, mówił jazdy, grają tak? katastrofę. Że grupowa faza. To nie był spacerek, drugie miejsce. Tak? Mm. Dortmund wychodzi z tej grupy z pierwszego. Jest oni, oni nigdy nie przegrali tylu spotkań w fazie grupowej jak teraz naprawdę sporo poprzegrywali. No. I tylko dlatego, że trafili z pierwszego miejsca na Real Sociedad San Sebastian, to się udało ominąć. Nie, z drugiego. Bo oni wyszli z drugiego i udało no. się stosunkowo najłatwiejszego przeciwnika z tych pierwszych miejsc tak, wylosować, tak, bo już wtedy tak. mogliby wpaść na kogoś z tych potęg typu City, wiesz, Real i tak dalej, i tak dalej. Już mogły być po zabawie. No, tak, więc, tak więc myślę, że oczywiście Dugary, który też był wspaniałym piłkarzem, a, ale jednak a, dzisiaj ciężar mentalny nie tylko meczów, ale tych wszystkich a, social mediów jest tak ogromny, że jeżeli nie masz silnej głowy, nie jesteś w stanie jakby wypośrodkować, Dziugari przesadził? No przesadził, a to znaczy jedno, że chyba każdy chce po prostu swoją wypowiedzią sprawić, że Kylian Mbp będzie tak zdeterminowany, jeżeli to by przeczytał albo to do niego by dotarło, żeby właśnie wykrzesał jeszcze jakieś dodatkowe siły. No, bo Tomek, no. czy możemy powiedzieć, że to jest najważniejszy mecz, jeżeli to jest zawodnik, który strzela kilkadziesiąt bramek w każdym sezonie, prowadzi Paryż do zwycięstwa? Oczywiście wiemy, jaki jest cel PSG co roku zdobyć Ligę Mistrzów. To się nie udaje i podejrzewam, że o to chodzi, żeby po prostu wyeliminować Barcelonę i w końcu ten upragniony tytuł zdobyć. To jest jasne. Tylko, że takie słowa są może nie, dla mnie to nie śmieszne, tylko że z wielkim, ogromnym przymrużeniem oka. Słuchaj, na, na pocieszenie powiem Ci, kiedyś czytałem wywiad z Dugarim, który sporo y, tych audycji radiowych zrobił, bo kiedyś on prowadził w ogóle tę audycję, którą teraz robi jean tylko potem się zrobił sobie chyba dwa lata przerwy od, od mediów i powiedział, słuchajcie, ja mam audycję, te audycje są codziennie. Codziennie. I one trwają po dwie, trzy godziny. Mówi, nie da się codziennie mówić z sensem. Czasami, mi się, czasami mi powiem coś, coś głupiego. I tak jest. Słuchajcie, mam dla was chwileczkę. Zanim wam pokażemy składy tych meczów, tego meczu, zanim odbierzemy telefony, zanim jeszcze zahaczymy o spotkanie i Dortmund z Atletico, to teraz chciałem powiedzieć, że Araujo jak już mówiliśmy, Arauchow wzoruje się na Igorze Lewczuku. Podobno. Plotka krąży, że zobaczył Skarb Kibica, kupił sobie, nie wiedzieć czemu Skarb Kibica z Japonii. Igor Lewczuk, patrz, znaleźliśmy to. Eee, to jest Skarb Kibica na Euro 2016. I to są gwiazdy euro. Widzisz <śm> to? <śm> No. A czy ja, ja widzę tam w trzeciej linii delikatne tam W trzeciej Trzeci błędy, ewidentnie. Błąd, tak, tam, tam, tam. Ale poza opis tego, opis zawodnika, ja bardzo chciałbym się dowiedzieć, co tam jest napisane na twój temat, bo to rozumiem, to wszystko pod spodem jest. No, Mam nadzieję, ale... że jak super, superlatywy, ale no wątpię w ja, 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 szczególności, ja, ja. że tam dużo tego koloru czerwonego jest. Ale... Nie, to, 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 bo to są chyba mecze bramy. To. to są minusy chyba. Kurczę, ale słuchaj, bo, bo wiesz. Ale, zobacz, ale trzy pozycje możesz ograć. No. Widzisz? Tam... Tak, że jesteś bardzo wszechstronny. Ale zobacz, nie? zostałeś wytypowany, bo tam nie wiem, czy widzisz, to tam jest no. gwiazd, gwiazda. Jesteś no. gwiazdą obroną. Reprezentacji Polski. Dodajmy, to były Japończycy, no nie trafili Ale ten, słuchaj, ten po lewej od ciebie, jak patrząc na nas, to tak stąd wygląda, jak to ma stuchel. Tak, słuchaj, nie wiem, kto to jest. Wiem, że po prawej jest Marcin Komorowski, który też na mistrzostwa nie pojechał, na tamte. A to duże zdjęcie nad topą to jest lewe. No to tam był typowany jako gwiazda reprezentacji Polski. Nie, tak zupełnie szczerze, mamy kumpla, który rzeczywiście pasjonuje się takimi. Takimi znaleziskami to jest skarb kibica, japoński skarb kibica na euro 2016, gdzie no, patrz jak dobrze ci Japończycy życzyli. Bardzo no. mi życzyli, czyli dobrze. dobrze i ci życzyli. Być może się trochę nie znają na piłce, ale, ale mimo A, to miło. Ale, ale, ale już A, wiesz, już nie będzie już taki skromny. Słuchaj, specjalnie skromny dla ciebie skromny. postaramy się przetłumaczyć, co tam jest napisane na twój, na twój temat. A może ktoś ogląda, kto zna japoński, to nam, to nam pomoże. E, panowie. Albo nie, zróbmy sobie, zanim poznamy składy. One już są, jak mówię, składy są podpięte. Składy Barcelony i Paris Saint-Germain możecie zajrzeć na, na ten link, który jest podpięty do czata, kanałsportowy.pl, i tam będziecie mogli sobie szybciutko sprawdzić. My te składy też lada moment zaprezentujemy. Za chwilę też uruchomimy linie telefoniczne, ale powiedzmy sobie w kilku zdaniach, co nas czeka w tym drugim meczu, który no na pewno nie jest już aż takim wydarzeniem, być może z tych czterech spotkań ćwierćfinałowych, najmniej istotny mecz, może poza kibicami Atletico i Borussi Dortmund. Dużo zmieniła bramka Allera w końcówce spotkania dla Borusi przed sześcioma dniami. Tam, słuchaj, tam jak, jak zobaczymy końcówkę, tam no. jest, jeszcze dwie poprzeczki, chyba, prawda? tak Brand mhm. i tak dalej. Także tam pierwsza połowa do zapomnienia. Mhm. To, co wyprawiał Schlotterbeck z Hummelsem, to była pomsta do nieba, mhm. tak? A, a Macen też jeszcze dał tam. Tak, bo opis, to Macen dał tym takim ta, zewnętrznym Z zupełnej degręgolady, Tak więc nie podejrzewam, żeby takie błędy przydarzyły się dzisiaj Dortmundowi. Ale ch chciałbym Ciebie tak? zapytać, czy, e, czy dzisiaj w związku z tym, no, czy Borussia pomna tego, co się wydarzyło w pierwszym meczu z Atletico, mm. wiadomo, że, że, e, że Hiszpanie, no bo tak ten zespół ma w swoim, e, w swoim DNA, oni będą, oni lubią. Cierpieć, lubią być bez piłki, to im pasuje takie granie, ale będą doskakiwali pressingiem i to się bardzo sprawdziło w meczu z Borusją Dortmund. Mm -hmm. I czy w jakiś sposób to też będzie wpływało na zachowania piłkarzy Borusji, którzy być może jednak trochę prostszymi środkami będą starali się jednak przynieść na połowę atlety? Jak, jak ty to czujesz, jak ty to widzisz? Bo jednak ten pierwszy mecz był dużym dla nich no tak, tak, takim solidną żółtą kartką. Nauką, nauką też szacunku albo takiego szacunku do przeciwnika, bo, bo, bo Rosja gra bardzo dobry sezon w Lidze Mistrzów. Mm -hmm. tak? To, że oni są tu, gdzie są w tym momencie, to, że wychodzą z pierwszego miejsca, z tej jednej z najtrudniejszych grup, tak? bo przypomnijmy Newcastle, który miał być tym, a, tym objawieniem Ligi Mistrzów. Masz PSG i masz Milan. Tak? I oni wychodzą z tej grupy z pierwszego miejsca. A wyprzedzają PSG z PSV, z PSW sobie poradzili bardzo dobrze. To, to był tłum. Jak to ładnie to powiedziałeś. Yeah. Z Niderlandzka. No, słuchaj, no nie no. tam. Moim zdaniem PSV, ale niech się będzie. PSV mhm. e, i w, słuchaj, i to jest jakby m, e, błąd. Simone w, w pierwszym meczu z Interem był taki, że on pojechał po wynik 0-0, mhm. prawda? Do Mediolanu przegrał 1-0, mógł przegrać wyżej. I teraz to, co oni zrobili w pierwszej połowie tego pierwszego meczu, czyli bardzo wysoko, agresywnie zagrali pressingiem z Dortmundem, tak z nimi musisz grać. Bo oni popełniają błędy, jeżeli nie dasz im czasu na to, żeby się obrócić. Emre Can, bardzo, bardzo wolny zawodnik, może myśli szybko, ale obraca się bardzo wolno. Tak? To jest taki, bym powiedział Krychowiak Dortmundu. tak? Masz. Czyli głowa by jeszcze tak, chciała, ale tak, ciało tak, już, nie już tak ża. to już wygląda, tak trochę, trochę bym powiedział, komicznie. Mm -hmm. A jest w dalszym ciągu kapitanem. Masz Schlotterbeka, który może zagrać super mecz, tak jak z Bayernem Monachium, i Humelsa, który w tym sezonie Ligi Mistrzów jest rewelacyjny. Do tego meczu pierwszego w, w Madrycie był rewelacyjny. Zawodnik ma dwa razy wybierany zawodnikiem w ogóle meczu, A bezbłędny. No to, no to musisz to chcieć wykorzystać. Musisz chcieć strzelić jedną bramkę, pierwszą bramkę, nie kosztem jakby hura optymizmu i odwożenia się i bycia skontrowanym na, na signali Duna Park w Dortmundzie, bo to też nie o to chodzi, prawda? Na przykład Sabicer, który który wraca do wyjściowej 11 w bardzo dobrej formie dwie bramki trzecia nieuznana Pierwszy hatryk z ale sędzia się ośmieszył jeszcze no, dobra, no nie no. inna inna historia inna historia, inna historia inna historia ale masz strzelał zanim się skończyła konsultacja bardzo do spalonego no strzelił tak jest, no. tak jest. strzelił wycofali no. mu no i ale, nie uznali ale mu, że mu ale zrobiło mu wycofali, się wycofali tak wycofali karnego tak więc tak więc na pewno na pewno Dortmund ma możliwości na to, żeby spróbować odrobić te straty, tak? bo to pokazała druga połowa meczu wyjazdowego, a niełatwo się gra z Atletico na ich stadionie. Mhm. A oczywiście mówiliśmy o tym, że Barcelona ich pokona 3-0, ale nie, raczej nie przegrywają, bo chyba w tym sezonie to była pierwsza ich ligowa porażka u siebie. Była porażka z Bilbao w Pucharze Króla, z tego co wiem. Tak więc oczywiście przegrał Dortmund, ale po drugiej bardzo dobrej połowie tak więc są szanse ale oczywiście no zdecydowanym faworytem jest <kuh> Atletico Atletico chyba że Griezmann wrócił znowu do, 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 do dyspozycji po prostu najlepszy piłkarz chyba w meczu z Borusją, Dortmund hmm. najlepszy Ten piłkarz ostatniego ligowego teraz, spotkania tak, no przez jak Piknął tak. tą bramę z prawej nogi, jeszcze mm. pokazał, że to nieczęsto nie się zdarza, ale mm. walną pod lady bez zastanowienia się naprawdę. Rewelacja. No, rewelacja. Widać, że Grifflana też brakowało w reprezentacji Francji ostatnio, kiedy, kiedy go nie było. Pierwszy raz od wielu, wielu, wielu 84, 83 mecze. Tak, 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 rzeczywiście. No i Francja, Francja cierpiała w meczu z Niemcami towarzyskim. Spotkaniu. Wróćmy do, wróćmy do meczu najważniejszego Barcelona-Paris Saint-Germain. Odbierzmy też Wasze telefony, a my pokażmy składy. To już są oficjalne zestawienia. Filip, od którego zaczniemy? Nie wiem, od którego, ale pokaż nam po prostu któryś. Barcelona. Mamy ich, i tutaj jest jedna zmiana zmiana zasadnicza, zmiana ważna. Pedri, dodatkowych kilka punktów do skili możemy Barcelonie tak. dzięki temu dodać. To, to na pewno. To się chyba czasem, Igor, narzekamy, że w reprezentacji Polski Lewy wraca pod połowę. Tutaj w meczu z Paris Saint-Germain wracał bardzo często pomagając chłopakom z pomocy. Tak, ale to jest... Ale, ale, ale no Tylko, że Marafi nie Jamalak ale, 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 ale to jest zupełnie inne wracanie. Mm -hmm. Bo jeżeli cały zespół Barcelony jest cofnięty na własną połowę, jak padła pierwsza bramka? Nie dlatego, że Lewy że Jamal i Rafinha byli wysoko w polukarnym karnym PSG i tam był jeszcze ktoś się zabłąkał, a Lewy cofnął się na szóstkę i odebrał tam piłkę i tam zaczął grać. Nie. To był Lewy, który był między dwoma środkowymi obrońcami. To był Lewy, który przyjął piłkę tują do bramki, zagrał perfekcyjnie do Jamala, który zewnętrzniakiem jeszcze lepiej jak Jakbym powiedział, jak Luka Modric, bo no, to, to jest tak, ogień. No, no, roz roz ogień. To jest ta akcja. To nie jest hmm. wycofywanie się lewego bezsensowne w drugą hmm. linię, gdzie, e, gdzie e, on chce nie wiadomo co rozgrywać i być. ten. To jest, to jest rola lewego i on to umie perfekcyjnie. I mam wrażenie, że ostatnie miesiące to też powrót lewego, który pewnie operuje piłką. O, Tuyému właśnie. w ogóle czucie traci, piłki. Tak jest. Czucie piłki jako takie no. Robertowi Lewandowskiemu. Chyba wróciło i to można już powiedzieć oficjalnie, tak na, na dobre. I miał obrońcę, Ogłaszamy. który troszkę mu dawał miejsca. Bo no. to, że właśnie. że Ciągle wraca... wracasz do naszego przyjaciela Beraldo. Wracam, 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 bo, bo mi no, no nie pasuje ten obrońca, ale robi to bardzo dobrze. Robert Lewandowski wraca, wykorzystuje swoją motorykę, może inaczej, siłę fizyczną, tężyznę fizyczną. I to, co robi, też bardzo dobrze, znajduje kolegów i po zagraniu biegnie w pole karne. Nie przygląda się, nie obserwuje, nie włącza tryb właśnie telewizyjny, tylko podąża w szesnastkę i szuka swojej okazji. I to robi bardzo dobrze. Czy w tym meczu tak będzie wyglądało, jeżeli chodzi o taktykę? Czy jeszcze Barcelona będzie bardziej atakowała już pole karne, nie tylko rozgrywała, że tak powiem, na tym 60, 70. metrze od swojej bramki? To zobaczymy. Jeżeli chodzi o taką grę Roberta Lewandowskiego. Chciałbym widzieć również w reprezentacji, tylko muszą to spełnione być jedno zadanie. Zagranie po ziemi i ruch z za linię obrony przeciwnika. Mm. E, słuchajcie, i za chwilę skład zespołu Paris Saint-Germain. Dzisiaj na Cancelo wystąpi Barcola. E, na Krzywisz się trochę, widzę. Krzywisz nie, bo troszkę. Barcola raczej wystąpi na Kundę, bo on raczej jest po lewej, nie? I no nie, myślę, no będą właśnie... się na pewno wymieniać. No, ale, no. ale chyba Barcola zawsze gra, właśnie mi się no wydaje, no. że na Kundę. No, Okej, okay. aha, że tak będziesz tego światła tak, tak. okay. lewy, lewy jest mm -hmm. Barcola, tu masz Mbappé. Ale po nieważne, masz. Nie będzie zmiana, na będą pewno. Się, będą, skrzydłowi pewnie będą się dużo o Mbappé ratować. też nie zostanie tylko i wyłącznie na No Nie, wiadomo, bo to też nie jest jego, to nie jest też jego miejsce. Tutaj zmian mamy więcej. No tutaj de facto. Wracamy, Igor, do tego, co, co zaczęło działać w przypadku Paris Saint-Germain w drugiej połowie spotkania z Barceloną. Bliżsi jesteśmy tego ustawienia tu, niż, niż cała ta pierwsza połowa była grana tak nieudana dla, dla PSG. z Hakimi ok, zaczyna jako prawy obrońca, ale tak na dobrą sprawę czasami on idzie do środka do, do, pomocy. Do pomocy oczywiście. Wymienia się sporta z Dembele, wygląda czasami kapitalnie. Może tych liczb... Z tych akcji nie ma aż tak dużo, natomiast one są i to wygląda bardzo widowiskowo i mając tych dwóch zawodników na stronie, będąc Cancelo, jeżeli mówimy o lewym obrońcu Barcelony, to może być duży kłopot. Na pewno tutaj, jeżeli nie będzie jakiejś asekuracji, podwajania ze strony Kubarskiego, to będzie duży, duży problem. No właśnie, bo to też mi się wydaje być takie najsłabsze ogniwo, nie dlatego, że opowiadasz Wiśniar, że Cancelo może grać prawa obrona, lewa obrona i ją wszędzie będzie dobry. No, niemniej jest to prawonożny prawo zawód z prawą nogą. Mówisz, Barkowa. Nie, mówię nie. o Kanselo, e, Cancelo. o Cancelo. E, Poradzi sobie tu i tu mówię to. Tak uważasz, jesteś, hmm. jesteś przekonany. W tak, fazie tak, tak, fazi mhm. Tylko że w fazie obrony nie wiem, czy będzie na tyle zdolny motorycznie, żeby powstrzymać tych dwóch graczy. Więc to chyba przede wszystkim o to chodzi. Ważna rola Kubarskiego i ważna rola jednego ze środkowych pomocników Barcelony, żeby cały czas się przesuwać, żeby cały czas odcinać, żeby nie zostawiać jednego Cancelo 2 na 1 z zawodnikami PSG, bo jeżeli tak się stanie, to żaden obrońca, nawet nie, ale to, tam to nie będzie, będzie. Kunde, Araujo, czy nie wiadomo kto, nie poradzi sobie, więc tutaj też nie tylko sam Cancelo, tylko właśnie dobra asekuracja ze strony Kubarskiego, który motorycznie wygląda bardzo dobrze, czytanie gry Właśnie nie gra, co wcześniej powiedział Artur w Ślizgami, jechaj na tyłku, tylko przewidywanie. Antycypiren. Mm. Nie dość, że Antycypiren, to on jeszcze, ma, on jeszcze z piłką się dobrze czuje. Tak? No. A, a. Tutaj... Parę rzeczy, nie, jest to, tutaj, tutaj Parę rzeczy umiem. Tu nie boję się o asekurację w przypadku akurat Barcelony, bo naprawdę to zaczęło wyglądać w miarę stabilnie, prawda? I, i tutaj kubarski. Scancelo i Kunde, to jest dwójka, która jak najbardziej, Frankie de Jong też jest tym zawodnikiem, który takim jest wentylem bezpieczeństwa, też, bo to jest zawodnik, zarówno, który potrafi pójść do przodu i, i, i być tym zawodnikiem zabezpieczającym, I tak, i tak na pewno musi się zadziać, bo dzisiaj Gündogan od czasów tego swojego słynnego sezonu w City, gdzie on strzelał mnóstwo bramek, prawda? był jednym z najlepszych strzelców, jak nie najlepszym strzelców swojego zespołu. To to jest zawodnik, który dzisiaj jest bardziej ofensywnym pomocnikiem niż niż szóstką, szóstką. tak, tak. tak? I w, tym, w tym w tym zestawieniu I on naprawdę daje no, daje dużo. Gündoganowi tak? już drugi taki sezon się nie trafi jak w City. No ale wiesz co, ale ale nie, nie bo nikt, nikt nie wymaga od niego tego, to, tak? no, to pewnie. Ale ale o... te podstawowe to, zadania. To co on potrafi, potrafi robić, I wiesz, ja też miałem taką dyskusję z Kowalem, kiedy jak w Barcelonie nie szło, no to wiadomo, że winny był Gündogan i sfery starego Niemca. Mhm. A teraz jak stary Niemiec pokazuje, że i stary Niemiec potrafi jeszcze jak wiesz, jak kiedyś Mercedes beczka milion kilometrów przejechał bez bez zjazdu w Bez jazdy tak, bez jazdy do, do mechanika to tak jest Gündogan, tak patrzy. Prawda? I wiesz, i to jest też zobacz Gündogan w reprezentacji Niemiec nie zafunkcjonował ostatnio tak dobrze, dopóki mu nie dali w meczu z Francją to niego Krossa z powrotem. Mhm. Czyli kogo? Takiego Frankego dają. Prawda? No, tak widzisz, jak się tutaj... to ładnie ułożyły, ten puzelek? No, I wyszło na twoje. 486, 65, 56 mam. Czy to trzeszczące krzesło to słychać na antenie? Cholera. Nie, słuchaj, to już są twoje lędźwie. Już... Mówisz, że to moje stawy? Moje kolana, tak? Słuchaj, po godzinie padla. Ej, spod, po półtorej. Ale nie pytaj na Igorowy, nie byliśmy Niepotrzebnie wpadli. poszliśmy. Nie niepotrzebnie weszliśmy nie na ten teren. To staliśmy... No dobra, nie, nie, dostaliśmy tak jak Paryż dzisiaj nie dostanie. Od o. Barcelony 486 65 56 to jest nas, nasz numer telefonu. Zanim odbierzemy telefon, to ja tak czytam na, na czacie, gdzie można mecze obejrzeć. No dzisiaj wydaje mi się, że to tylko Polsat Sport. Polsat Sport Premium 1 i 2. Na jedynce chyba mecz, z pewnością mecz Paryża w mm. Barcelonie. Na, na dwójce na pewno mecz Borusi Dortmund z Atletico Madryt. To tak, zostaw smoka, wichniar. Haha, napisała Kiszy. Widzisz, nie naśmiewaj się ze mnie. ze starczymą. No Ale ja? Tak. Że masz lędźwię? Że mi, mi lędźwie tak trzeba. Stary, trzesz, jak no. odbierasz serwis na padlu, to mam, mam zawsze stracha, żebym musiał cię składać. Jest tak? Y <noise> ale wiesz, to... jesteśmy. Ja też mam ten same problem. <głosy> dlatego <noise> też tak, tak Moje milczenie, mi milczenie tak, potraktuj jako. Moje milczenie jest złotem. Czy ktoś jest już z nami? Halo? Jeszcze chwileczkę, jeszcze czekamy na... I już możemy. Jest ktoś, już się ktoś do nas dodzwonił. Opowiadaj, z czym do nas dzwonisz. Jedziemy. No, witam serdecznie. Kamil Ziławy Cześć, Kamil. Cześć. No, dwie sprawy mam. Pierwszą rzecz... Czy ty, czy to jesteś, to... jesteś Kamilem, który się tak, doprowadził w zeszłym tygodniu do programu? Tak, chciałem tylko powiedzieć, że Arek się odezwał do nas. Posłuchaj, Arek który I jest Klimek... powiedziane. Posłuchaj... Arka Klimka, już przeprosiłem. Arek się do mnie odezwał razem z Remkiem Sobocińskim. Żyje, ma się dobrze. Nie z zaświatów. Nie z zaświatów pozdrawiam cię Arek serdecznie i dzisiaj w Kowalowym wieczorem też mam niespodziankę, także oglądajcie i Ławo wiem, że nawet i Ławskie wiadomości pisały o tym, że w kanale sportowym e, mówiliśmy o Arkadiuszu Klimku. Za głębie ludzi? Wiem ja go no. strasznie, Fatnie no najgorzej. Ale słuchaj, ale to wiesz, że nie pierwszy raz się to y, zdarzyło na, na wizji. Mnie? Nie, no nie tobie. No ja też jak dziennikarz. Nie, nie, jak nie jest okropnie, to jest okropnie. Okropnie. No tak, niech mu niech... lekką będzie. A to on pomylił z y, przysłowia. No dawaj, ale wreszcie się pomyliły. Ja też. Halo, halo. No dobra, a cześć, cześć. A teraz, halo, no jestem, tak. jestem. Dobra, a teraz o tych naszych meczach dzisiejszych. Mhm. Co byście powiedzieli na 3-1 i Barcelona w finale i wygrywa? Bo zobaczcie, po tym co trener powiedział, że odchodzić Savi Barcelona zaczęła całkiem inaczej być, prawda? I mm. teraz jest pytanie, czy piłkarze nie chcą doprowadzić do tego, żeby właśnie tak y, trener został razem z nimi na przyszły sezon? No wiesz co no, są wiesz, no to jest pytanie wiesz co, to jest pytanie wielokrotnie wielokrotnie można by odnieść taki, takie wrażenie, że jak trener nie wiem Ogłosił, że odchodzi po sezonie, to zawodnicy, ci, którzy po drodze z nim, z trenerem, a niby mówiło się o tym, że w tej szatni Barcelony jest tam grupka, która nie była do końca za nim, uwolniła swoje umiejętności, nie wiem, nie, nie chciałbym wchodzić w taką polemikę, bo miałem wrażenie, że Tuchel, Tuchel w Bayernie, jak ogłosił, że też odchodzi, to też było lepiej przez dwa tygodnie, a potem była ta sama Degrangolada w Bundeslidze, ale... Ale w Lidze Mistrzów grają też na zupełnie innym poziomie, tak więc może coś w tym jest. Ja jako piłkarz nigdy nie grałem przeciwko trenerowi, a miałem gor, gorszych i lepszych. <gorszych>, gorszych i lepszych. Niektórzy mi nawet nie pozwolili grać przeciwko nim, bo mnie nie powoływali. Mm -hmm. e, no dobra, dziękuję, dziękujemy Ci bardzo, chyba, że jeszcze masz e, coś do dodania. Nie, no okej. Okay. Okej, okay, trzymaj się. MB Promotions napisał ładnie ładny pseudonim od Mateusz Borek Promotions. Polsat sport premium 1, Barcelona PSG komentują e, Kowalski, e, czyli z pazurem jeszcze zanim odejdzie oh. do, do PZPN-u i niedzielan. Andrzej Niedzielan na Polsat Sport Premium 2 BVB Atletico i komentuje para Marcin Lepa, Maciej e, i Maciek Stolarczyk. Tak to będziecie mogli sobie obejrzeć. Ktoś tutaj mnie dopytuje, na jakiej niemieckiej stacji są mecze? Czy ty wiesz? Jest to, różne policji? stacje mają, nie, nie, Ale ten, nie masz Amazon chyba, a, pff, też nie wiem czy nie Apple TV, okay. tam jest, tam jest ja, też... ja oglądam, tylko on zawsze na Polsacie. Okay. Nie na Szybciutko pokażemy Wam jeszcze składy Borussi Dortmund i Atletico, takie, które są już, już pewne, już oficjalne zestawienia tych dwóch zespołów. Tak wygląda jedenastka BVB z całą defensywą, no, która tak każdy ma coś za pazurami. I Matsen, i Schlotterbeck, i Hummels tak. ma coś za pazurami w meczu z Atletico, e, Zabicer w wysokiej formie i z przodu trójka Adeyemi Fulkryk i Jadon Sancho. Przypomnę, dzisiaj nie ma Sebastiana Allera w ogóle. Kontuzja znowu. Tak, kontuzja, nie ma tak, go. Tak, tak, w meczu ligowym chyba w 10 minut już tak, tak, tak od razu do bazy. Szkoda, szkoda chłopaka, no bo jednak odzyskał formę. Na Pułażę Narodów Afryki, prawda? Mhm. No i, i później no wrócił od razu też z kontuzją. Wrócił bardzo ważna bramka w Madrycie, trzeba powiedzieć. Dająca nadzieję. Tak, zdecydowanie. Dająca nadzieję. No i wiesz, no Adeyemi czy Sancho oni mają takie umiejętności indywidualne, że są w stanie coś z czegoś zrobić. Ale wiesz, Brand też był w drugiej połowie bardzo dobry. Tylko że ten zespół. On musi od pierwszej do ostatniej minuty z, tym, z Atletico, bo to się tak nie da, nie? żeby zagrać tylko jedną dobrą połowę. I skład Atleti, drużyna Diego Simeone zagra w następującym ustawieniu Hermoso Jimenez Witzel w defensywie. Oczywiście w bramce mamy Jana Oblaka no i, i z przodu obok De Paula mamy Griezmana i Antoine Griezmann i Morata na wahadłach Molina i Azpilicueta. Niezmordowany Azpilicueta. To mm. jedenastka. Atleti. Tak to, tak to wygląda. Mamy jeszcze jeden telefon. To już chyba ostatni, który sobie odbierzemy, zanim e, zanim pozwolimy wam rozsiąść się przed telewizorami. My też będziemy oglądali oba te mecze. E, o, ktoś w tym momencie spadł, ale już jest kolejny. Już jest <grabi> kolejny telefon, byli. także to się idzie. Jeden spadł, drugi. Jest. 8 minut do godziny 21. Halo, kto z nami? Bo z tego napięcia ja już nie wytrzymuję. Kto się do do nas? Halo! Halo! Jesteś! O, i znowu spadł. No nie chcą z nami rozmawiać, to nie. Igor, e, Halo, Halo? O, jesteś! Cześć, hej. Dzień dobry, ja mam takie. Nie. Jak oceniacie, kto dzisiaj awansuje w dwumeczu Barcelona, PSG i Borussia dortmund Atletico Madrid? Ależ stary, żeby zadzwonić z takim pytaniem. nie ty, Tu. Masa. No kto? Tomasz Rzeczowa. A, no, ale cześć, Tomasz cześć Tomasz, dla mnie. Dla mnie PSG i Atletico. O, jednak pierwszy o, raz? Tak, tak. Czyli Kowal obstawiał hiszpański półfinał, a ty, Igor? Meczu Kurde, no wiesz co... Ściś, ściś, ściś swój komputer. Już, już, w tam momencie właśnie, bo tutaj przegłos był, no teraz obrzucać. No, Igor? No życzyłbym, żeby ten, wiesz, Mbappé na, na sam koniec przygody, kariery w Paryżu jednak coś tam osiągnął, jeżeli chodzi o tą Ligę Mistrzów, ale historia pokazuje i historia meczów w Lidze Mistrzów w Paryże będzie bardzo ciężko. To jednak, jeżeli bym stawiał bardziej na kogoś, to na Barcelonę, chociaż... Chciałem, żeby paść, że a ja wydaje mi się, że to jednak Kowal wieczorem będzie robił pompki. Jesteśmy założeni o za założyliśmy się, że kto e dzisiaj jeżeli Barcelona przechodzi, to ja robię 30 pompek. Jeśli Paryż, to Kowal będzie trzaskał pompki. A jeżeli ktoś Kowal... padnie? A jeśli co? Ktoś padnie po tych 30? No, ale pos słuchaj, to ja już na to nie. Z siebie jesteś pewny, tak? O siebie ja mogę odpowiadać tylko za siebie. No, no, no. A Kowal jest tak przekonany, że awansuje Barcelona. Dobrze, nie, nie. a jeszcze takie pytanko, tak? mogę kogoś jeszcze pozdrowić? Pewnie. Dawaj, szybciutko, bo już się mecze zaczynają. Dawaj. Pozdrawiam serdecznie Jeremiego z Holandii, mojego serdecznego przyjaciela, i Kamila Jakubowskiego z Pielni. Pozdrawiam serdecznie. No, dziękuję. I bardzo pięknie. Pozdrawiamy i, Cię też i Was wszystkich. E, słuchaj, na koniec taka, taka kwestia: mamy jeszcze taką, takie szybciutkie graficzne zestawienie tego, jak, jak grają z piłką Paris Saint-Germain i Barcelona. Włoski dziennikarz wczoraj na konferencji prasowej zapytał Luisa Enrique, trenera PS, że czy to on, czy to Xavi ma w sobie więcej kruifizmu e, e, uh -huh. tej starej Barcelony, tej tiki-taki, no bo mamy kilku takich trenerów na świecie. Pep Guardiola, wiadomo, Michel Arteta, e, właśnie Luis Enrique, Xavi. Luis Enrique odpowiedział... Bez żadnych wątpliwości, to ja. To ja mam w sobie więcej DNA. To pokazujemy Wam kilka takich statystyk. Może ja to szybciutko wyjaśnię. No to posiadanie piłki to jest, to jest rzecz oczywista. Liczba wymian piłki na akcję. To znaczy, że średnio. Paryżanie wymieniają prawie 7 razy, siedem, przez 7 nóg powiedzmy przechodzi piłka, zanim dojdzie do jakiegoś tam rozwiązania w postaci strzału. Długie podania, jak widać, stanowią bardzo niewielki odsetek w ogóle całej gry. czyszkowe lagi. Tak, nie, czyli bry. lagi, dokładnie. Laga na graj, graj długą, graj, laga, graj na chaos. No tak, to, nie, to nie Paryż i nie Barcelona. No i wreszcie kontry na mecz, tutaj też jest ich niewiele. Jeszcze moglibyśmy do, 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 dołożyć do tego, że Oba zespoły są no, bardzo aktywne też w pracowaniu, bo to też była jedna z tych, mm -hmm. takich zasad, tych, tych, mm. powiedzmy, e, tej, tej barcelońskiej. Która Barcelona jest bardziej. Pfu, czy, 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 która drużyna jest bardziej barcelońska, że tak powiem, u, od, od podstaw, jakbyście tak mieli powiedzieć? No, statystyki. Statystyka nigdy no, nie kłamie mniej lub bardziej. Chyba... Czy jednak Paryż jednak panisz. Hmm. Nie no, te liczby są słuchajcie, no identyczne praktycznie. No prawie to tak. Prostu, prawie no, tak. Prawie To tak. w ogóle nie mamy, no wiesz, no zespoły no dzisiaj, wiesz, no, dzisiaj jakby posiadanie piłki to nie jest, to nie, nie jest nie, nie włącznie, nie, nie. tak, jasne, no jasne. nieraz celowo oddasz piłkę, jak chociażby w pierwszym sezonie po przyjściu Erlinga Alanda zrobił to City, tak, mhm. trochę trochę częściej miał miał średni pressing, niewysoki, no tak. różnie to bywa, no. Trener Tarasiewicz kiedyś powiedział bardzo mądrze, rzecz, jeżeli chodzi o statystyki. Tak Porównał statystyki do spódniczki u kobiet. A wiesz, że, że, że zakrywa, to odkrywają, ale tak, jeszcze zakrywa no to to, najważniejsze. To, najważniejsze A posiadanie ja to piłki tak. to trener Szukiłowicz w lechu. Jak mieliśmy zimowy okres odwrawczy, no. to też mieliśmy posiadanie piłki no nieduże, nie bo biegaliśmy bez piłek, prawda? I mhm. bo zimowy okres po lesie. Znasz to. to było jego... typowe ładowanie tak, akumulatorów, akumulatory akumulator. i tak piłki. były puste, ale <grym> później poszła starszyzna, zapyta się tręża, no może byśmy jutro coś z piłką zrobili, to to nie mówi, tak. a on mówi, nie no panowie, w tym okresie nie, to jest za wcześnie, no ale tręża, no, dla głowy, no, żeby trochę odpocząć, dobrze, okej, okay, jutro z piłką. No to przyszliśmy, biegaliśmy z piłką pod pachą. <laughs> <laughs> jest Także posiadanie mieliśmy wysokie. Podpływy. I bez strasz. 100% posiadanie że Później nastawiliśmy się tylko na koncie. <laughs> Igor Lewczyk, Artur Wichniarek. E, życzymy wam naprawdę dobrego wieczoru z piłką nożną, bo czy może być zły wieczór, kiedy... Zbliża się takie spotkanie. Barcelona, Paris Saint Germain. Przypomnę, Polsat Sport Premium 1 i BVB Atletico na dwójce. A my widzimy się po meczu. Umówmy się, że po meczu Paryża. Jeżeli by nawet tam miało trwać jeszcze spotkanie Borusi z Atletiko, to już wejdziemy na antenę z Kowalem. Oglądajcie wieczorem e, kowalowe Wojciech Kowalczyk dzisiaj zapowiada się bez koszuli w kratę, a w koszulce Barcelony. Oglądamy. Do zobaczenia.